Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Opla Insignię z 2011 roku. Tutaj auto, jak widzimy, w wersji 2-litrowej turbo z bezpośrednim wtryskiem o mocy 220 koni. Z tego tytułu, że jest to auto z wtryskiem bezpośrednim, trzeba do tego auta zamontować instalację dedykowaną. W tym przypadku mamy montaż instalacji Landi Renzo Direct. I tak, na pierwszym planie widzimy komputer do instalacji gazowej. Tutaj mamy reduktor z filtrem fazy ciekłej, filtr fazy lotnej. I tu pod obudową mamy wtryskiwacze gazowe. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest to około 14 litrów, bo jest to wersja czteronapędowa. Po montażu LPG mamy tutaj spalanie na poziomie około 14-15 litrów gazu i około litr półtora na tak zwany dotrysk benzyny. Dotrysk benzyny stosuje się w celu chłodzenia wtryskiwaczy benzynowych, które w tym silniku są umiejscowione w komorze spalania. Ma to zapobiec ich zapieczeniu. I tak, pomimo tego dotrysku mamy oszczędność na każdym 1000 km około 340 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 690 zł. Na LPG już tylko 350. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie mam zamontowany na lewym słupku. Tutaj obok otwierania maski. Wlew gazu oczywiście mamy pod klapką. Jak widzimy, mamy tutaj dwuczęściowy wlew dokręcany. I zbiornik. Oczywiście na koło zapasowe klient dostaje zawsze pokrowiec. Zbiornik mamy w miejsce koła. Tutaj w tym przypadku mamy zbiornik 67-litrowy, co daje nam około 64 litrów gazu i zasięg blisko 380 km. I tak, podsumowując, cena zestawu, czyli instalacji Landi Renzo Direct w tym konkretnym aucie, jest to koszt 5,5 tysiąca zł i zwrot następuje po około 16 100 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.